Kraśnie pierwsza groźna akcja GKS-u przyniosła efekt. Strapak otrzymał podanie od Okoro, podciągnął kilka metrów, odgrywa do Nigeryjczyka, ten strzela w pełnym biegu i jest 1-0. Po szybkim uzyskaniu prowadzenia gospodarze cofnęli się na swoją połowę, mimo reprymendy trenera Kowalskiego i zniecierpliwienia własnych kibiców. W 55. minucie gospodarze egzekwowali kolejny rzut rożny. Tym razem idealne podanie otrzymał Marek Świerczewski, mocno strzelił głową i Paweł Primel skapitulował po raz drugi. 5 minut później było już 3-0. Ponownie na listę strzelców wpisał się Marek Świerczewski, który otrzymał idealne podanie od Muszalika i mimo rozpaczliwej interwencji Primela piłka po raz trzeci wpadła do bronionej przez niego bramki. W 70. minucie Primel kapitulował po raz czwarty za sprawą bardzo dobrze egzekwowanego rzutu wolnego przez Andrasa Strapaka. Takie wysokie prowadzenie gospodarzy było w pełni zasłużone. W drugiej połowie zagrali o wiele lepiej, a przede wszystkim skuteczniej. Proszę Państwa, gratuluję Panie Marku przede wszystkim dwóch bramek. Ciężko się Wam dzisiaj rozkręcało, ale w drugiej połowie zaskoczyło. Pan zdobył dwie przepiękne bramki, wygraliście 4-0 i wygląda na to, że opuszczacie przedsionek Ekstraklasy. No jeszcze nie tak całkiem, bo jeszcze zostało 2 mecze, także poczekajmy jeszcze z tym. Jeśli wygramy na Ksio, to będę bardziej pewny tego, że wygramy. Pierwsza połowa typowa polska, dobre 10 minut i samozadowolenie i przestaliśmy grać, oddaliśmy inicjatywę. W przerwie reprymenda trenera i całkiem inna druga połowa. No i teraz czeka Was wyjazd do Ksio, a tam czeka na Was Janusz Jojko. No tak, mój stary kolega z GKS-u. No, chcielibyśmy wygrać, no nie wiem, czy Janusz na to pozwoli, ale mam nadzieję, że podtrzymamy dobrą pasę i nie stracimy punktu.